Chcesz zobaczyć, jak zrobić 1250 reklam na Facebooku w jedną minutę? To zostań ze mną chwilę. Nazywam się Daniel i jestem z Fastony. Jestem autorem narzędzia do automatyzacji reklam i oficjalnym partnerem technologicznym Facebooka. Osobiście wierzę, że reklamy mogą robić się same. Chodź, pokażę Ci, jak zrobić 1250 reklam w jedną minutę. To, co teraz widzisz, to panel narzędzia Fastony. Pokażę Tobie jedną z funkcjonalności tego narzędzia. Reklama, którą stworzymy, będzie miała jeden cel: konwersję na Twojej stronie internetowej. Jeśli Ty tworzysz reklamy, pewnie zastanawiasz się, jaka kombinacja grafik i nagłówków jest najlepsza. Pewnie mozolnie tworzysz posty, opisy i reklamy, i na tym etapie nie wiesz, która wersja będzie najskuteczniejsza. A ręczne testowanie różnych kombinacji grafik i nagłówków w reklamach pochłania bardzo dużo czasu i energii, oraz wymaga ogromnego budżetu reklamowego. Za chwilę pokażę Tobie, jak to wszystko zautomatyzować, podnosząc skuteczność Twoich działań, oszczędzając Twój czas i energię. Zobacz. Jesteśmy wewnątrz. Ta część składa się z dwóch obszarów. Pierwszy obszar to są formularze, które się wypełnia, żeby stworzyć reklamę. I po prawej stronie podgląd, jak będzie wyglądała reklama. Na samym początku znajduje się element, który się nazywa tekst. Jest to element, który wypełniamy treścią. W tym miejscu to, co wpiszemy, pojawi się nad grafiką tutaj u góry. To zwykle jest to nazwane jako nagłówek. W tym miejscu. Jest nagłówek, czyli element, który jest opisem dla Twojej fotografii, dla Twojej oferty. Jak widzisz, po prawej stronie automatycznie podstawiło się to u góry. Tak, nagłówek jeden. Natomiast mówiliśmy o tym, żeby stworzyć 1250 reklam. To oznacza, że chcemy zrobić jedną reklamę, która będzie aż miała 1250 wersji. Dlatego tym plusem. Mogłem dodać dodatkowe cztery nagłówki, czyli elementy, które będą w tym miejscu automatycznie wymieniane na inne. Ja na chwileczkę je uzupełnię. No, muszą być inne, dlatego też muszę je zróżnicować tak, żeby były na 100% inne. To pozwoli naszemu narzędziu stworzyć reklamę, która już ma pięć różnych nagłówków. W zależności od tego, kto to ogląda mężczyzna, kobieta, osoba, która jest bardziej lub mniej intensywnie zainteresowana Twoją ofertą, dostanie inny nagłówek. W tym miejscu Ty, który piszesz reklamę, powinieneś zawrzeć takie informacje, które mają przekonać użytkownika, żeby kliknął tą reklamę i przeszedł na Twoją stronę. Ok, to mamy. 5, 5 nagłówków. Troszeczkę daleko jeszcze do 1200. Co dalej? Poniżej znajduje się element, który się nazywa media. W tym miejscu można dodać aż 10 grafik. 10 grafik lub materiałów wideo. Dodajmy zatem 10 grafik. Dodając te grafiki, widzimy, że system automatycznie stara się te grafiki przyciąć do wersji kwadratowej, czyli takiej, która jest najpopularniejsza w tej chwili na Facebooku. No jest powszechnie postrzegana jako ta, która jest właściwa. Dlatego też dodajemy po kolei wszystkie pięć grafik. Aby nie było wątpliwości, krok po kroku podajemy je pojedynczo. Oczywiście, można to zautomatyzować w taki sposób, że dodać wiele grafik jednocześnie, ale w tym wypadku chodzi o to, żeby pokazać, że dodajemy je wszystkie. Ja przez chwileczkę będę je dodawał. Natomiast dla ciebie. Który tworzy reklamę, ważna informacja. Dzięki temu, że dodajemy tak dużo różnych grafik, to jednocześnie pozwalamy sobie na to, aby użytkownik, do którego chcemy skierować reklamę, widział jedną z tych grafik jako tą, która jest najbardziej dopasowana do jego preferencji, jego potrzeb, no, tego w jaki sposób korzysta z internetu i klika reklamy na Facebooku. Zwróć uwagę, że te reklamy bardzo często różnią się bardzo silnie kolorystyką. Dlaczego? Ponieważ system bierze i pobiera sobie informacje i stara się wykorzystać uczenie maszynowe, a uczenie maszynowe to jest nie nic innego jak dane, które o użytkowniku ma, i w ten sposób stara się pokazać reklamy właściwym osobom. Jakie są elementy brane? No. Tak, na dobrą sprawę to są setki różnych czynników, w tym historia, jakie reklamy przedtem ten użytkownik kliknął. Więc jeżeli ktoś lubi kolor pomarańczowy, różowy, zielony, niebieski, no to staramy się z większym prawdopodobieństwem pokazać mu reklamę z tym kolorem, no bo do tej pory reagował pozytywnie na taką reklamę. Teraz mamy 5 nagłówków, 5 nagłówków i 10 grafik. Daje nam to. Około, a nawet dokładnie, 50 permutacji. Czyli każda grafika może pojawić się z jednym z pięciu tekstów. Każdy z tekstów może się pojawić jednym z dziesięciu grafik. Daje nam to 50 możliwości. Do tego możemy dodać tytuł. Tych tytułów, jak już pewnie się domyślasz, można dodać pięć. Dlatego ja też tych tytułów dodam pięć. Tytuł drugi. Tytuł trzeci, tytuł czwarty i tytuł piąty. Świetnie. No to mamy 5 razy 10 razy 5, czyli to jest kolejna wersja, to daje nam 250 kombinacji. Te tytuły wyświetlają się tutaj niżej. Dodatkowo są opisy. Opis pierwszy, opis drugi, opis trzeci, opis czwarty i opis piąty. Już je tutaj wpisuję. Te opisy wyświetlają się na dole, i zwykle te opisy są takimi elementami, które potwierdzają, że klient dobrze wybiera. W tym miejscu umieszcza się tekst na około 30 znaków. Jak widzicie, tu jest tytuł, tu jest opis. No i mamy łącznie 1250 permutacji. No, i to jest narzędzie, które w bardzo łatwy sposób pozwala Tobie stworzyć jeden post, bo on ma jeden ID, który automatycznie dopasowuje się do tej konkretnej osoby, która go ogląda. No to jest coś takiego, jakby to porównać. Zapewne, a być może, być może nie, oglądałeś kiedyś taki film, który się nazywa Harry Potter. W Harry Potterze była taka postać, która się nazywa Bogin który automatycznie dopasowywał się swoim wyglądem do osoby, która właśnie na niego patrzała. Ten post właśnie jest takim boginem. Każda z setek tysięcy osób, które będą widziały Twoją reklamę, będzie widziała swoją wersję, którą system przygotuje dla niej po to, żeby zwiększyć jej skuteczność, czyli dopasować pod względem treści, kolorystyki, tytułu, opisu po to, żeby ta osoba lepiej Skupiła na nią uwagę, żeby kliknęła twoją reklamę, czyli zwiększamy skuteczność tej reklamy, bo w ramach jednej reklamy masz aż 1250 wersji. Poniżej dodajemy link. Link można dodać jeden. To oznacza, że wszystkie treści, które tutaj robisz, muszą prowadzić do jednej strony internetowej. W przypadku sklepu internetowego najlepiej prowadzić do kategorii produktów typu lampy, opony czy inne, gdzie jest cały asortyment w ramach jednej kategorii i mamy wiele, czyli 10 różnych grafik. Dodatkowo dodajemy przycisk call to action typu dowiedz się więcej, kup teraz, zarejestruj się, zarezerwuj podróż lub pobierz, jeżeli to mówimy o elemencie typu pobierz jakiś poradnik. Zaznaczymy, dowiedz się więcej. Natomiast to nie wszystko. Ważne jest to, żeby Facebook i system, który zarządza tą kampanią reklamową odpowiednio optymalizował Twoją kampanię, czyli wyświetlał reklamę osobom, które są skłonne wykonać daną czynność na Twojej stronie internetowej. Tutaj automatycznie pobieramy z twojego piksela na stronie internetowej, którą masz, czyli podałeś tutaj u góry, pobieramy sobie dane w postaci zdarzeń, czyli zdarzeń konwersji. W tym wypadku są dwa zdarzenia: dodanie do koszyka i zobaczenie konkretnego produktu. Tutaj ustawiamy kolejność zdarzeń, czyli w jakiej kolejności system ma optymalizować kampanię, żeby jak najwięcej danych zdarzeń osiągnąć, jeżeli to jest cel reklamy. W tym wypadku chodzi nam o to, żeby jak najwięcej osób dodało produkt do koszyka. Możemy to ograniczyć. Do jednego celu, jakim jest, żeby obejrzeli produkty. Bardzo ważne jest to, że dzięki temu, że tutaj jest mechanizm optymalizacji, o którym warto by było mówić szerzej, ale na to potrzeba dużo więcej czasu, system automatycznie optymalizuje kampanię przy mikrobudżetach. Zatem nie musisz być dużą agencją lub dużą firmą, która ma budżety w setkach czy nawet w tysiącach złotych dziennie. Wystarczy budżet na poziomie 20 złotych dziennie. Następnie należy nazwać tą kampanię: kampania pokazowa, dodajemy format. Są dwa dostępne formaty. Format standardowy, czyli tak jak widzisz tą reklamę, oraz format karuzelowy, skierowany zwykle do produktów, w ramach którego może być aż 10 różnych produktów. I tutaj znowu system sam decyduje, które grafiki pokaże na której pozycji, żeby maksymalnie zwiększyć szansę, że klient kliknie reklamę. To jest świetne, gdy mamy wiele produktów w naszym sklepie internetowym. Oraz na końcu klikamy i widzimy budżet reklamowy. Tak, jak widzisz, ten budżet reklamowy jest niewielki, można go dowolnie modyfikować, czyli nie trzeba mieć dużych budżetów rzędu 20 złotych dziennie, co pozwoli Tobie już skutecznie pozyskiwać nowych klientów za naprawdę niewielkie pieniądze. Bardzo ważne jest to, że system działa od pierwszego momentu i modele atrybucji i optymalizacji kampanii pozwalają pracować z naprawdę niewielkimi budżetami. Oczywiście, większy budżet, Więcej klientów na Twojej stronie, większa sprzedaż. W ten sposób pokazałem Tobie, w jaki sposób można zbudować jednocześnie aż 1200 reklam. Co ważne, to nie spowoduje 1200 postów na Twoim fanpage'u, a jednocześnie system pokaże to właściwym osobom, po to, żeby zoptymalizować działania pod konkretne konwersje na Twojej stronie internetowej. A wszystko dzieje się przy mikrobudżecie. Mam nadzieję, że to Ciebie zainspirowało do tego, żeby móc zautomatyzować Twoje kampanie na Facebooku, pomóc sobie oszczędzić czas i jak najbardziej zwiększyć efektywność. Podoba Ci się to rozwiązanie? Chciałbyś z niego skorzystać? Napisz tak w komentarzu i odezwiemy się do Ciebie na Messengerze. Czekamy na wiadomość. Napisz tak. Cześć!